Kuźnicy Grodzickiej w gminie Koniecpol nie ma wody. Nie ma wodociągu. Gmina jest w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ poprzednik obecnego pana burmistrza, poprzednicy doprowadzili do tego, że gmina jest zadłużona, jest w tej chwili wprowadzony program naprawczy. Jak można żyć w XXI wieku, w środku Europy, bez wody? Czasami jest tak, że kiedy nie ma wody jeden czy dwa dni, to się denerwujemy i wydaje nam się, że komfort naszego życia jest już bardzo, bardzo pogorszony. W tej chwili są przygotowane, już są środki przeznaczone na przygotowanie programu inwestycyjnego, projektu budowy wodociągu i przeznaczamy pieniądze na to, żeby ten wodociąg był wybudowany i żeby gmina Koniecpol miała wodę.